niesie wiele niespodzianek. Codziennie spotyka cię coś nowego. Codziennie musisz podejmować jakieś decyzje. Wiem, że czasem walisz głową w mur, że chcesz stąd wyjść, że chcesz uciec. Dostaję listy od młodych ludzi, którzy mówią, że nie ma sensu żyć, że nie wytrzymają tak dłużej, że to, co ich otacza, to nie jest ich świat. Kiedy odpisuję, mówię, że naprawdę znacznie więcej zależy od ciebie, niż sądzisz. Ja podjęłam w swoim życiu decyzję nieracjonalną, z pozoru nieracjonalną. Normalnie każda osoba, która czuje się osobą przeciwnej płci, zmienia płeć i stara się zniknąć. Po prostu zaczyna być wreszcie sobą. Zaczyna funkcjonować czasem nawet w innym miejscu, czasem w innym otoczeniu, ale zaczyna funkcjonować już jako ta osoba, którą naprawdę się czuje. To, że stawałam się kobietą, to trwało, to był proces. To był proces pokonywania lęku we mnie. Ja walczyłam z tym lękiem i strach po strachu, duch po duchu eliminowałam. Oswajałam się z nimi. I nie licz na to, że da się coś zrobić od razu. Musisz konsekwentnie działać, określić swój cel i do niego dążyć. Dzięki temu, co zrobiłam, mogę mówić o tym, co jest ważne dla ludzi, którzy są podobni do mnie, że jesteśmy jak każdy inny, tylko do tej pory nikt nam o tym nie mówił, że tacy ludzie są. Nikt nie mówił twojej mamie, twojemu tacie, twojemu bratu, ale teraz trzeba o tym powiedzieć, żebyś mógł być wolny. Świat jest bardzo różnorodny, a ty naprawdę decydujesz o swoim losie, o tym, co się z tobą stanie. A trudności, jeśli nie dziś, jeśli nie jutro, to za rok uda się pokonać. Jeśli weźmiesz sprawy w swoje ręce, będzie lepiej.